8 Warszawskie Dni Kawaleryjskie. Święto 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Stulecie powstania pułku. Poczuj siłę i smak tradycji II Rzeczpospolitej. Pokazy konne, kawaleryjskie zawody militarii, otwarte zawody strzeleckie, stoisko historyczne i kawaleryjski kącik dla najmłodszych. Jesteśmy właśnie w Łazienkach Królewskich, gdzie trwają 8 Warszawskie Dni Kawaleryjskie, święto 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich imienia pułkownika Jana Koziutowskiego. Jest to szczególne miejsce, ponieważ właśnie tutaj, niedaleko, w koszarach 1 Pułku Szwoleżerów w 1920 roku powstał 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów, który zapoczątkował historię naszego pułku. Dlatego spotykamy się tu w Łazienkach już od wielu, wielu lat, żeby pielęgnować i kultywować najpiękniejsze kawaleryjskie tradycje. W ramach 8 Warszawskich Dni Kawaleryjskich odbyły się mazowieckie kwalifikacje kawaleryjskich mistrzostw Polski Militarii. Zawody te to trudne, wielokonkurencyjne zmagania zawodników z całej Polski, polegające m.in. na skokach przez przeszkody, ujeżdżeniu i władaniu bronią białą. Tutaj w Łazienkach nagrodziliśmy najlepszych zwycięzców tych zawodów, które rozgrywane były w kilku klasach. Ujeżdżenie nazywane jest królową jeździectwa i ja się z tym absolutnie zgadzam. Pierwsza próba, która odbywa się podczas dzisiejszych zawodów, to właśnie próba ujeżdżenia. Jest to taka konkurencja, w której możemy zaobserwować, w jaki sposób jeździec oddziałuje na konia, w jaki sposób koń wykonuje te wszystkie polecenia, które dawane są przez jeźdźca w sposób jak najmniej wyraźny, widoczny. A koń ma wykonywać te wszystkie rzeczy bez oporu i z chęcią. Cross wygląda w ten sposób, że jest punkt startowy, jest mierzony czas. To jest próba w terenie, a więc jedziemy jakimiś ścieżkami, jest dużo zakrętów, są ustawione przeszkody, przeszkody trwałe. Nie tak jak w skokach, gdzie drągi się zwalają, jeżeli koń zawadzi nogą. Same przeszkody, to mogą być zarówno przeszkody wodne, to mogą być przeszkody takie bardziej rozbudowane, typu dach domu, stojący wóz drabiniasty, mogą być to drągi, musi być kask trzypunktowy i musi być kamizelka, która chroni nasz kręgosłup i w ogóle cały nasz korpus. Konkurs skoków przez przeszkody jest jednym z konkursów wchodzących w skład zawodów militarii, czyli zawodów kawaleryjskich. Jeźdźcy mają za zadanie pokonać parkour, czyli tor przeszkód, z możliwie jak najmniejszą liczbą punktów karnych i w czasie określonym odpowiednią normą. Skoki przez przeszkody wymagają dosyć długiego treningu, zarówno jeźdźca, jak i konia. Wymagają one od konia skoczności, odwagi. Również od jeźdźca wymagają umiejętności oceny odległości do przeszkody, umiejętności oceny właściwego tempa, właściwej trasy przejazdu, także wymagają oczywiście wielu ćwiczeń. Jesteśmy na strzelnicy U27, nieopodal Umiastowa i rozgrywamy mazowieckie kwalifikacje Mistrzostw Polski Militarii. Jedną z konkurencji jest strzelanie. Dzisiaj strzelaliśmy z pistoletu bocznego zapłonu z Margolina. Już po raz trzeci Pułk Szwoleżerów Mazowieckich wspólnie ze strzelnicą U27 jest organizatorem zawodów kawaleryjskich o puchar starosty powiatu warszawskiego zachodniego. Jak zwykle szwoleżerowie bardzo wysoko podnieśli poziom i poprzeczkę umiejętności strzeleckich i stanowią bardzo dobry punkt odniesienia dla wielu pasjonatów strzelectwa. Próba władania szablą i lancą wchodzi w skład zawodów militarii rozgrywanych w ramach Warszawskich Dni Kawaleryjskich. Polega na zwalczaniu pozorników właśnie szablą i lancą. Jest to jedna z najtrudniejszych dyscyplin, ponieważ wymaga od jeźdźcy i od konia dużej sprawności, dużego zgrania, równowagi, ponieważ w wodze w trakcie tych prób jeździec musi trzymać w jednej ręce drugą rękę, wykonując wszystkie cięcia lub pchnięcia w zależności od tego, jaki jest ułożony tor. Mocne przygotowania do konkursu zaczęły się około 1,5 miesiąca przed startem. Był to bardzo intensywny czas, to były 4 treningi tygodniowo. Zaczynając od treningu skoków przez przeszkody, następnie mieliśmy trening broni. Wydaje mi się, że najtrudniejszym były treningi skokowe, przygotowujące nas do próby przejazdu krosu. Konkurs, z którym startowałem, został poświęcony pamięci 201 Ochotniczego Pułku Szwoleżerów.
odsłoniliśmy uroczyście tablicę poświęconą pamięci rotmistrza Jerzego Bilwina, który jest patronem właśnie naszej grupy sportowej. Rotmistrz Jerzy Bilwin był przede wszystkim był żołnierzem 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich, czyli oddziału, którego tradycję kultywuje nasz szwadron ochotniczy. Rotmistrz Bilwin był w zasadzie najwybitniejszym jeźdźcem naszego pułku, który reprezentował barwy na krajowych i międzynarodowych zawodach jeździeckich. Niedziela to uroczystości oficjalne. Obecnie znajdujemy się przed kościołem, który w okresie międzywojennym był kościołem pułkowym, garnizonowym 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. Na początku sierpnia 1920 roku w oparciu o kadrę 1. Pułku Szwoleżerów powstał 201. Pułk Szwoleżerów, ochotniczy pułk. Z tego praktycznie rzecz biorąc miejsca, tu z obok znajdujących się koszar, pułk ten wymaszerował na wojnę. Z 201. Pułku Szwoleżerów później powstał 3. Pułk Szwoleżerów. Dzisiaj w ramach uroczystości zostały złożone kwiaty pod tablicą, która rok temu w 100. rocznicę wymarszu w tym kościele została odsłonięta. Podobnie jak przed wojną, zwieńczeniem święta pułku zawsze były pokazy sprawności kawaleryjskiej. Hołdujemy tej tradycji i dlatego nasi szwoleżerowie od wielu, wielu lat starają się pokazywać swoje umiejętności jeździeckie, kawaleryjskie, swoją sprawność władania bronią białą przed szeroką publicznością. Święto 3. Pułku Szwoleżerów to nie tylko święto ochotników. Są zawsze z nami żołnierze Wojska Polskiego, którzy wiele lat temu przejęli tradycję 3. Pułku Szwoleżerów. To żołnierze z Orzysza, z 1. Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich, którzy w ramach święta organizowali uroczysty apel, wręczali medale, a dowódca, pan major Goździk, wręczał nagrody w zawodach kawaleryjskich. Ósme Warszawskie Dni Kawaleryjskie. Święto 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Szwoleżerowie mazowieccy. 100 lat kawaleryjskich tradycji.